Jeśli szukacie łóżka na 8 nogach, które nie będzie szerokie, a zarazem będzie lekkie i stabilne, a na dodatek zapłacicie za nie ledwie ponad 600 zł, to jest film dla Was. Ale, czekajcie, bo jeżeli szukacie śpiworu, z kolei na szersze łóżko, 5-sezonowego, które będzie kosztowało nieco ponad 400 zł, to jest również film dla Was. Co wyróżnia łóżko Avenger na 8 nogach od firmy Prologic? Może zacznijmy od dołu. Przede wszystkim szerokie stopki, łatwo regulowane nóżki. Spójrzcie, sama opada pod siłą własnego ciężaru, więc poziomowanie łóżka nie sprawia żadnego problemu. Dodatkowo spójrzcie tutaj na przegub. Co ten przegub daje? Daje zmniejszoną powierzchnię transportową w momencie, kiedy łóżko jest złożone. A nawet w momencie, kiedy macie śpiwór, to dzięki temu, że jest tutaj taki offset, sprawia to, że nie zwiększa to w znaczący sposób objętości łóżka. Ponadto wszystkie nóżki, które się rozkładają, spójrzcie tutaj, mają taki mechanizm klinowania. Czyli w momencie, kiedy wskakują, to zatrzaskują się na ramię łóżka, co również znacząco ułatwia rozkładanie go w namiocie. Sami zerknijcie. Długość łóżka 2 metry, szerokość 77 cm, a wysokość regulowana od 30 do 45 cm. No i śmieszna waga, 9,6 kg. W połączeniu z ceną, która w chwili nagrywania tego filmu wynosi 609,99, gratka. Łóżko mamy za sobą, teraz kolejna pozycja, również od Prologica i tym razem śpiwór, tak jak powiedziałem, 5 sezonów w wersji white. Widzicie, on tutaj lekko zwija, akurat takie zostało po jeszcze poprzedniej nagrywce łóżko. Jest to model ten GRC Rowa, więc jest znacznie węższy od tego śpiworu, ale nie przeszkadza nam to w tym, żeby opowiedzieć o wszystkich funkcjach, jakie ten śpiwór posiada. Prologic Element Thermo Daddy Sleeping Bag 5 Season. Cena 411,99. Co dostajecie za takie pieniądze? Dostajecie śpiwór, który zamontowane ma podwójne zamki, to znaczy z lewej i z prawej strony, także bez względu na to, którą stroną będziecie chcieli wychodzić, możecie robić to w łatwy sposób. Spójrzcie, zamki otwierają się bez problemu. W środku wyściełany polarem, dzięki czemu jest znacznie cieplejszy. Tak jak tradycyjnie już teraz śpiwory posiadają, ma kieszonkę na zagłówku, kieszonkę w nogach oraz pasek ulokowany w dolnej części łóżka, sprawiający, że nie będzie się ten śpiwór przemieszczał w momencie, kiedy będziemy się w nim wiercić. No i co? Materiał Ripstop, bardzo przyjemny w dotyku, wersja white. W rozmiarze 215 na 105 cm, a wymiary transportowe 60 na 35 cm.